dobry, witam wszystkich zgromadzonych na rajdzie. Jest to już trzecia edycja rajdu imienia sierżanta Bartoszka. Przepraszamy, że tak długo schodzi, ale no, czekaliśmy na władze miasta, które no niestety z powodów chorobowych nie mogą się stawić. Chciałbym przybliżyć postać naszego bohatera. Jest to kilka słów wprowadzenia. Julian Bartoszek, urodzony 23 marca 1915 roku w Olszowcu koło Bychawy, syn Jana i Katarzyny z Jakubiaków, stopień w AK sierżant. Był dowódcą placówki AK w Olszowcu, potem członkiem oddziału partyzanckiego Tadeusza Sowy z armaty Spartanina, gdzie początkowo pełnił funkcję zastępcy dowódcy. Prawdopodobnie w tym czasie nawiązał już kontakt z porucznikiem Józefem Kukuło, pseudonim Derwisz. Był to komendant 5 rejonu Armii Krajowej. W okresie akcji Burza brał czynny udział w potyczkach z Niemcami w okolicach Bychawy, którego efektem było wyzwolenie naszego miasta oraz okolicznych wsi. Niestety 25 lipca wkroczyły do Bychawy oddziały sowieckie. Już dnia 7 sierpnia 1944 porwanych zostało przez berlingowców 44 mężczyzn ze wsi Skrzynice, 22 z Krzczonowa i 12 z Bychawy oraz Zaraszowa. Aresztowania i mordy dokonywane przez NKWD lub jednostki polskie skutecznie ostudziły w społeczeństwie polskim radość z wyzwolenia spod okupacji niemieckiej. Julian Bartoszek, jak większość kolegów, tutaj zaczęli się ukrywać w okolicach, starali się nie zwracać na siebie uwagi. Porucznik Józef Kukuła, którego NKWD już szukało w sierpniu 1944 roku, musiał uciekać na swoje tereny macierzyste, które związane są z jego rodziną i służbą wojskową, czyli na Podkarpacie. Tam przebywał pod zmienionym nazwiskiem i był pracownikiem kolei państwowych, gdzie najlepiej było się mu zakamuflować jego styl mundurowy, przedwojenny oficer. Porucznik Kukuła został trafiony przez NKWD, gdy odwiedzał swoją żonę z dzieckiem, która przebywała w majątku Gałęzów pod Bychawą. Został pobity przez NKWD, wtrącony do tutaj miejskiego więzienia, w którym przebywał około 4 dni. Chłopacy z Olszowca, Zaraszowa prawdopodobnie, próbowali go odbić, ale tak się niefortunnie złożyło, że w tym dniu została przeprowadzona wielka akcja NKWD na punkty z bronią tych akowców, którzy się jeszcze nie ujawnili. Sierżant Bartoszek niestety trafił na obławę. Został podczas krótkiego ostrzału, został ranny. Oficer NKWD dobił go, został pochowany na tutejszym cmentarzu. Zapraszam wszystkich na trasę rajdu.
Thank you.
czasie I wojny światowej. Świadczy o tym okopy żołnierzy brzegiem tutaj lasu, tak? I takimi odcinkami. Był jeden prostokątny taki wykop, gdzie widocznie było dowództwo, czy ewentualnie jak ktoś był ranny tam. No i tak przekazy. Część ta południowa to rozciągała się Zaraszu wysokie, a tutaj ciągnęła się Krzczonów bardzo szerokim takim szeroko, gdzieś około, nie wiem, 4 km. Co w malinach robią? Kurhany, czyli groby tych żołnierzy, którzy zginęli. I było ich, te kurhany są bardzo wysokie. Krzczonowie, jest po Krzczonowa jest jeden kurhan wysokim z Zaraszu. To niedalekie odległości, ale ludzi masę zginęło. Te kurhany są wysokie, tak jak Zaraszów. Wychawka, później Niedźwica. Masę ludzi zginęło w czasie tej pierwszej wojny światowej. Chyba więcej niż w czasie drugiej, przynajmniej na tym odcinku. Chciałam jeszcze pokazać, bo jak pracowało się w polu, zbierało się kiedyś kartofle tak ręcznie i właśnie można było, takie zbieraliśmy jako dzieci. Lotki. Tak, te kulki owiane, tutaj chyba z magnetu coś, jakaś łyżeczka, nie wiem. Z bomby? Tak, to w tych okopach łyżeczka jakaś była i takie łuski, nie? Amunicje, łuski. A nie wiem, jak coś da na te łuski. Tak? Właśnie na jakieś... Wie pani, skąd ten krzyż się wziął na górze? No ja wiem, bo ja zakładałam, to znaczy... Ale tak wysoko to ktoś wchodził tam specjalnie? A, to była... Opowiedzieć wam, jak to właśnie... Dobrze. To jest tak. Tak sobie pomyślałam, że jest skrzyżowanie, to jak Polska jak to narastały dróg, tak, krzyżem. Mi się krzyż. No ale w którym miejscu? No najbardziej to miejsce pasuje, bo piękne drzewo, nikomu nie przeszkadza, temu kto wierzy i temu kto nie wierzy. No z mężem tutaj rwiemy maliny, podjeżdża ci, co... Elektrycy, ktoś, pocinają gałęzie drzew przy wysokim napięciu. No i przyjechał kierowca z tą zwyżką. I tak stoi. Żeby krótko stał, to pół biedy, ale że on stał jakoś długo. Więc ja sobie pomyślałam, że pójdę, zapytam się tego pana, czy mnie nie podniesie tu wyżej, ja ten krzyż przyczepię. No ale ten pan powiedział, że on dopiero jest do pracy przyjęty, trzeba się kierownika pytać, bo on się boi. A mąż przyszedł do mnie i pytał się, co ty chciałaś od tego pana? Ja mówię, że no chciałam, żeby mnie podniósł i żeby mu krzyż przyczepiła. Mąż mówi tak, chyba chcesz mieć kłopoty. Zbliżało się południe, wracamy do domu. Mieszkam gdzieś tak, no niecałe pół kilometra stąd, nasz dom. Akurat dojeżdżamy, a ci elektrycy, to zwyżko, stoją w naszym sadzie na południe i sobie tą przerwę obiadową robią. Ty stąd wyjdziesz? I tak, poczekam, aż mąż wejdzie do domu i poszło. Pytam się, gdzie, czy jest ten szef ich. Pytam się, czy nie pozwoliłby mnie podnieść tego krzyża przyczepić. A ten pan powiedział tak, że oni mnie nie mogą w tej zwyżce wziąć, bo to jest BHP, ale pojedzie pracownik i tylko daje nam 5 minut dosłownie czasu. No i tak szybciutko przyjechaliśmy, powieszone było. W którym roku to było? Ile on już wisi ten krzyż? Uwaga na drogę! Tak, ze 3 lata, może ze 4, tak niedawno dopiero. No niedawno, no bo da się radę. Długo trwało, zanim się ta okazja przydarzyła taka.
Dotarliśmy do przedostatniego punktu rajdu. Jest to kapliczka upamiętniająca prawdopodobne miejsce śmierci naszego bohatera. Uczcijmy pamięć bohaterów tamtych lat apelem pamięci. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed kapliczką w miejscu prawdopodobnej śmierci sierżanta Juliana Bartoszka, aby przywołać pamięć żołnierzy podziemia niepodległościowego, walczących o ojczyznę wolną, niepodległą i demokratyczną. Pochylamy głowy w skupieniu i zadumie, przywołując pamięć wszystkich rodaków, dla których ojczyzna pozostała do ostatniej chwili życia dobrem najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam was, córki i synowie narodu polskiego, bohaterscy obrońcy Rzeczpospolitej Polskiej w 1939 roku, którzy stawiliście opór niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy. Ślis Edward poległ na froncie. Ciężki Jan, Kulik Aleksander, wzięci do niewoli niemieckiej. Po wielu latach tułaczki powrócili do domu. Budzyński Antoni, Kula Jan, Sprawka Leon, aresztowani przez Rosjan, uwięzieni w obozach pracy, przeszli szlak bojowy z generałem Andersem. Walczyli pod Monte Cassino, wszyscy powrócili do domu. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Do was wołam, ci, którzy przeszli i przeżyli niemieckie represje. Bielak Teodor, Helena Godula, Kwiecień Stanisław, Luterek Władysław, Ryfun Michał, Spost Czesław, aresztowani 30 marca 1940 roku i osadzeni w więzieniu lubelskim pod Zegarem. Frączek Seweryn, aresztowany 10 września 1940 roku, więziony w Oświęcimiu i Sachsenhausen. Feliks Kostrzewski, Józef Krawczyk, syn Andrzeja, aresztowani w czerwcu 1941 w Bychawie i osadzeni na Zamku Lubelskim. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wzywam was, żołnierzy konspiracji, partyzantów walczących z okupantem. Jan Flis, pseudonim Fortel, członek ZWZ, więziony na Majdanku i w Dębicy, zginął w 1942 roku. Władysław Baran, pseudonim Sokół. Stanisław Hereć, pseudonim Harcerz. Józef Mazurek, pseudonim Marek. Stanisław Pawłowski, pseudonim Portfel. Eusebiusz Krusiński, pseudonim Kometa. Stanisław Kuśmirek, pseudonim Konarz. Józef Łyś, pseudonim Łabędź, aresztowany przez Niemców w 1942. Wszyscy zginęli w obozie pracy w Dębicy w 1943 roku. Stefan Żminda w 1942 roku, osadzony na Majdanku, potem w Grozrozen. Tadeusz Żminda, wywieziony na Majdanek w 1942. Obaj wrócili do domu. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Do was wołam, wywiezieni na przymusowe roboty do Niemiec. Emilia Całek z Bychawy, Aleksandra Jakubiak z Wandzina, Czesława Jakubiak z Wandzina, Jan Kudela z żoną, Bogdan Kuna, Jan Kusiak, Karolina i Zofia Łopuckie, Jan Sosiński, Leon Zarosiński, Ryszard Pachuta, Jan Żminda, mieszkaniec Wandzina. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wzywam żołnierzy oddziałów partyzanckich ZWZ Armii Krajowej, batalionów chłopskich Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz innych polskich organizacji niepodległościowych. Stanisław Flis, Bolesław Krawczyk, zginęli śmiercią żołnierza frontowego w 1944 roku. Mieczysław Jezierski, Stanisław Kozirut, Stefan Kwiatkowski, mieszkańcy Bychawy, aresztowani w październiku 1944 roku przez NKWD. Wywiezieni do obozu Jogłow w Związku Radzieckim. Powrócili w 1946. Henryk Kowalski, Ignacy Mazur, mieszkańcy Bychawy. Edward Spust, mieszkaniec kolonii Gałęzów. Henryk Styżej, mieszkaniec Zaraszowa. Julian Sujka, mieszkaniec Zaraszowa. Aresztowani przez NKWD jesienią 1944 roku. Więzieni na Zamku Lubielskim. Wywiezieni do obozu pracy Borowicze w Związku Radzieckim. Powrócili w 1946. Franciszek Lebiegdy, pseudonim Gryf, deportowany na Sybir w 1944. Przebywał w obozach Nagornoj, Kozłowo,
Reż, Samoćwiet, powrócił w 1947. Do was wołam, ofiary pacyfikacji Zareszowa. Stanisław Łyś, syn Jana, partyzant, członek batalionów chłopskich, zginął 21 października 1944 roku. Czesław Baran, syn Michała, pseudonim Bakutil. Jan Baran, syn Michała. Stefan Bochniak, syn Jana. Tadeusz Bochniak, syn Jana. Władysław Frączek, syn Pawła. Antoni Korona, syn Pawła. Michał Korona, syn Andrzeja. Leon Marzec, syn Jana. Leonard Ślis, syn Jana. Aresztowani za działalność w Armii Krajowej, skazani na wieloletnie więzienie we Wronkach. Powróć po amnestii. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci. Do was zwracam się potomni. Zachowajcie na zawsze w swych sercach pamięć czyny naszych rodaków, których wolę walki zapoczątkowanej w 1939 roku nie złamał ani terror, ani polityka totalnej eksterminacji narodu polskiego. Ich poświęcenie i ofiara nie były daremne. To z ich krwi wzrosła wolna i niepodległa Rzeczpospolita Polska, która dzisiaj oddaje najwyższą cześć swoim obrońcom. Niech ich postacie i czyny, utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego, będą dla was, współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków, przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Chwała bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Prosimy teraz o składanie wiązanek i zapalenia zniczy. Kto pierwszy? Idziesz, Marek? Nie, może ty. Bartek? Znicze składa syn naszej przyjaciółki z Łodzi. Czyli patrzcie na łódkę. Dziękujemy bardzo. Wiązankę i znicz składają członkowie Stowarzyszenia Strażnicy Pamięci Ziemi Bychawskiej. Nie, to wiesz, krąg się powinien przydać i żeby to zrobić. Idziemy na górę. Ja stąd. Znicz składa członek Narodowego Świdnika. Tak? Patriotycznego Świdnika, przepraszam. Znicz składa członek Stowarzyszenia Grupy Zapory. Członek Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej imienia majora Hieronima Dekutowskiego Zapory. No, oni byli. Teraz wszystkich zebranych zapraszamy do Alei Kasztanowej na dalszą część rajdu.
Przystępujemy teraz do losowania nagród. Wszyscy proszę przygotować sobie numerki, które były na początku rozdawane. Mamy sierotkę nową. I mamy nową sierotkę, która godnie będzie zastępować naszą sierotkę, która nie mogła w tym roku niestety uczestniczyć, ale ma godnego następcę. Liczba Kamińskich musi się zgadzać. Tak, tak, właśnie o to chodzi, że liczba Kamińskich musi się zgadzać. Mamy już pierwszą wylosowaną osobę. Numer 15. Jest to Krystian Pierzchalski. Łódź! Krystian, gdzie jesteś? Łódź! Krystian! Prosimy mamę o odbiór. Michał, coś dla... Marta, albo babcia może. Tu. Proszę. A gdzie drugi numer. Gdzie gratulacje? Bartek, gdzie gratulacje? O,
Czekaj. No, nie uciekajcie. Numer 39. Wiktoria Gongo. Nie. Violetta, przepraszam. Ja się nie wpisywałem. A no, chińszczyzny też nie umie czytać. Nie, to jest jedno. No mamy tutaj. Następny numerek, 32. Rybak. Madzia Rybak. Tak, proszę bardzo. Puść. Jak marka? Już. Proszę, następnej. Michał, no. Jest już, no z tyłu. Z tyłu jest już. Następny, 34. Julia Łukomska. Przypominam o gratulacje. Numer 21, Urszula Zając. Ulka Zając. Powolutku. Jeszcze je. I numer teraz mamy 35. Dałyśmy tu dwa. Oczywiście, Kazio. Nie, to jest z starego tego. To nie jest ten raj. Muszę inne masę zróbki. Co? Nagrodę liczysz? Daj. W domu na stara widzi intelektualista. Numer 23. Kępka Tomasz. Rozumiem. Daję ci. Inny nagród ma, wiesz? Ale jaja. Proszę. Tam numery. Numer 11. Lipian. Julka. Tak, Lipian. Dobrze? Mówiłem, Julka Lipian. Mówiłem wpisywać, a nie każdy sobie. Nie będzie problem. Nie ma, odebrała nagrodę dla Julki. Drużyna. Piąteczka. Nie mówi. Chyba Krzysztof. Krzysiu, proszę bardzo. Aga, zapraszamy. Dziewczyną z granatem. Proszę bardzo, komplet. Drek, wyjdź z kadru. Dziękuję. To dobrze, to taki dobry jestem. Dziękuję. 42. Paweł Wąsik. Kamisy to mają jakiś dobry. Dwójka? 41. Co? Marcin Kop. Będzie drapał. Jakiś podejrzany. Sami intelektualiści w tym świetniku. Co masz? Komunę wróć. Nie chcę komunę. Numer 49. Tadeusz Całek. O, idzie kot. Całek. Oddaj ten. To dla mnie. Bądź to wyjść. Jeszcze kota wejdziemy. Proszę, Tadziu. 28. Agnieszka Kamińska. Nie? Co? To? Może siostra. Proszę bardzo, Agnieszka. Ojciec jeździ. Zaraz teraj. Anna Koma. Nie ma.
No i co jest, panie komuniku? Czekamy. Dobrze. Już krąży koło nas, także już. No, 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 no. Brian Kaziszyn. Leży tego. O, młody, kurde, wylosowa. Należy, ale no to leży, ale no najpierw czasu jest, tak jak przydatnie opuści. Tomasz Dziado. Jest taki? Który to taki? Dobra, naraz. O, tu się chowa. Już, mój, idę do tego. Boże, kochany, nie może być! Ty rogaczka odbije, to rok chmarej kawał. Na razie już na jadłem i kawałem i kawałem, bo tak nie stosiła. A teraz czekaj. Wydziwała by jakiś zapomnieć. Wieczorem. Oliwia Kamińska. No to ja nie wiem, czy tak mogę. Proszę, masz książkę. Słowko. Masz czy tak? Za rok zapytamy. Odpytamy. 27. Piotr Lipiński. Proszę cię, książka ufundowana przez tutaj drucha Michała. Dziękujemy bardzo. Moskal. Henryk. Heniu. Heniu, lepiej mógłbyś się podpisać. Zero sześć. Amelia Cybur. Troszkę później przyjść i bym ja już miał wygrano. To nieważne, już jest. Dziadkowi dam Majku. Dziadek łyknie. Tak, no, 29. Kasia Kamińska. Tylko że Kamiński wiesz. 30. Zuzia Sójka. To jest jeden z najmłodszych naszych tutaj uczestników. Zuzia przeszła całą trasę. Brawo. Teraz kiedy wycieczka? Dziękujemy. No co? Przerwa. Nie ma więcej na. Tyle. To jest w rozpędzie się padał. Karol Baran. No ja pójdę. No to, a potem może jeszcze będzie jeszcze jedno słowanie. Proszę bardzo. A ty jadę w pudełko, bo dla pudełka. A to jest dopiero. Numer 20. Zbyszek Zając. Zbyszku, zapraszamy. Proszę mi oddać numerek. Kto wykręca te numery? Proszę, Zbyszku. O, do Mariusza. Co? Mariusz, tak specjalnie. 26. Żebyś miał. Nie tłem. 26. Dudzia Kewa. A numerek gdzie? Jak to się stało? A jak jej nazwisko? Proszę, Unia. Tak? Nie, tam to, nie, co ona... No. Ania. 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 Aniu, zapraszamy. Dobra. O! Nie, bo tak mogę coś tam wyjaśnić. Pierwszy uścisk, tak. Proszę, Aniu. Anetka, zapraszamy. Tak? Nie, ona.
Ale to nie Posadka. 40. Marek Gongol. Możesz tam blask? Kiedy ty wylozie? Ale na głowę uważaj. No, głowko. Uścisk. Ojej. Dziękuję. Jak to wydają na górze? Proszę. Musisz bez ceny. Jak się ściskałeś z panią? To ja właśnie żyłuję. Zbyszek Kępka. Powtórka, bo ja nie całuję, tylko przytulam. A jak się nie cobasz? Ale ona się całuje. Ja miałam numerek. Znowu miałeś numerek? Jestem przy złapaniu, naprawdę. Muszę gratulować. Tak, bo mi raz... Jeden numer. A to w końcu opadł, bo to nic nie jest. Uszkula Kępka. Czekałaś. Brawo. No to poczekaj muszę. Karol Baran. Ten drugi teraz. A bo na przykład... Proszę. No. Nina Skoczylas. Proszę bardzo. Marcin Kamiński, 19. Kochański. Kamiński? Przeszczony. Marcin, zapraszam cię. Przeszczony jest Aśka, no na twoją. Już jest twój Aśka. Jesteś Kamiński. Brawo. Asia, wystały go. Mikołaja. Dobrze, Marcinie. Ale ja mam słowo. No, fajnie. To wiesz. 38. Andrzej Albiniak. Proszę cię, Andrzeju. Zapraszamy, oczywiście. 8. Bondyra Gabriela. Proszę bardzo. Numer 12, Darek Kołodyński. Może kto nam zdjęcie zrobi? A, czyli ten, trzy pamiętniki, proszę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. O kurde. Maja Mikołajczyk. Proszę bardzo. Masiu, oczywiście. To ja ciebie sam osobiście wyściskam. Wiem, a to musi być jeszcze raz. Będziesz miała co wieczorami robić z mężem. To jest nawet 9. Karol Romaniszyn. Proszę cię, Karolu. Dominika Kochańska. O, brawo! No, zobacz, tutaj ten przychodzi, tam tylko leśnie się prawejce, ale to muzykę trzeba tym do niego dobrać. To było oszczędne. On jest wstawił na razie. No, to jest takie, kiedy oni przyjdzie.
14, Marto. Zapraszamy. Dobre jest, bo tak. Są tutaj, idą, tak? Proszę, poznaj nasze ten historię. 10, Kasia Drążek. Pan Romek Rusiny. Warto się było uczesać. Uczesać? Bartek Jerówkła. Pytałam na to, co się ma oczywiście. A, dziękujemy. Paweł Baran. No warto się było zapraszać. Ktoś mi zapisał, nie? Czyżby nie ma. Inkognito. Do samochodu. Ty otwarty jest samochód tego? Dobry, dzięki. Bić się do końca. Dawaj. Jesienną. Monika Kochańska. Dziękujemy za duży wkład w przygotowanie rajdu. 25. Dorota Owoc. Proszę bardzo. Iza Rybak. Ewa Bara. Ale wiesz, jak ty mi aparat. Ona też się wie, że ma. Proszę bardzo. Dostałaś? Pania Litwin. Dlaczego? Proszę bardzo. 31, tu jest. Sójka Oskar. Proszę cię bardzo. Szesnaście. Pania Musia. Ostatnia. Ostatni będą pierwszy. Albo my to zrobimy. Skończyły się numerki, musimy dodrukować, prawda? No to trzeba będzie dwie książki. Uwaga, kto ma numerki jeszcze ze sobą, musimy to wrzucić do wspólnej puli. Dodatkowe losowanie. Ponieważ będzie dodatkowe losowanie, a także proszę o numerki. Dobra, syna, cały czas numerki. Jest pan czytany? Dolosowujemy nagrody ufundowane przez nasz patronat honorowy, którym jest burmistrz miasta Bychawy. 51. Paweł Baran. No, drugi raz. Drugi raz. Mówi, że chcesz przytulać, a nie drugi raz tam, kurde. Dobre numery, no. No. Dobry numer, dzięki. Halo. Dominika Kochańska. O. Nina Skoczylas. Podwójne.
Pan Romek Rusinek. On się spakował. Ja już się spakowałem. Oddaję książkę. Daj mu drugi, daj mu drugi, drugi tom. Taki sakonizm. Nie tak patrzę. On patok. Tak długo. Patrz, nareszcie czapkę bym miał. Właśnie pan przykrywa. I tam jej czapce, i tam go zatrzymała pani. Rybak Madzia. Zbiera marzenia nie zbiera. Tam po tych aniołów. Ewa Dudzia. O, jeszcze, jeszcze. Tyle razy, nie? Jeszcze. Masz? O, i opakowanie, no, będzie z prawej troszkę, bo się ja czekam na swoje. No, boiście, że się... I za rybak. Nie ma opakowania. No, masz to pewnie. Tak jak ja. Hania Rojek. No, nie mamy tutaj śpiewnik ufundowany właśnie przez druka Michała Barana z OSP Zaraszów. Marta Pieszkalska. No właśnie. Sadu, a sadu. Marcin Kochań. Moniczka Kochańska. Proszę bardzo. Tomek Kępka. Proszę bardzo. Siódemeczka. Maja Mikołajczyk. Daj, podtrzymam. Proszę, Maja. Mieszka. Zając Ula. Nie widzę was. Kogo? Tadziu, zapraszam. Asiu. Jeszcze co? Proszę bardzo. Gabrysia Bondyra. Serio? Babcia, chcesz kukurydzy? Nie, widziałam spaloną. Co? Chciał to jeść? Tak. I za ryba. Ania Koma. Co Marcin już czytasz? Nie wracam. No tak, to ja będę coś policzał, tak? Jak będzie, to będę coś policzał. Karol Baran.
Proszę, kongres, masz komputer. A teraz niektórzy wiesz. Dyba, Krzysztof. Dorota Owoc. Nina, żebyś kurtki nie zapomniała. Kępka zbignie. To jak kurie jedziemy, to sami tam żyć, nie wiem, ale on tu tak jadę, tam żyć, nie, a jak? Boże, to też to będzie. Może? 9. Karol Romanisz. Jak to było? Aha, mówi. To się nie wiedzie, to teraz nie zmniejszył. Ja mam aranżację. Oskar Cójka. Proszę bardzo. Marek Gongo. Agniesiu Nagrodzka, zapraszamy cię. Pan Andrzej Albinia. Tomek Dziadosz. Nie było. Brian Kazisz. No, 39. Violetka Gongo. No, 47. Anetka Dziadusz. Ania Musiał. 29. Kasia Kamińska. Proszę, może się przyda w szkole. Marcin Kot. Zbyszek Zając. Ja jeszcze dbam o zaczepkę. Powiedz Adesiowi, że ja przyjadę. Trudno się mówić. Ale wiesz, że trudno się mówić. Dobra, trzymajcie. Paweł Wąsik. Ale będę chitał. Piotrek Lipiński. Czekam. A jak to się gra? No Boże! Karol Baran. Zarasów.
To samo dostał. Jest Karol. To już nie jest. No jeszcze śpiewa. Tak, koperta dostała. To? Tak, nie będzie to. Hania Litwin. Marta, gdzie jest Krystian? Krystian! Krystian podrzuca do pieca. Proszę bardzo, możecie uściskać, bo się tak do mnie uciekł. Oczywiście nie. Darek Kołodyjski. Darek, fajna książka, dużo obrazka. Tak? Pan Romek Rosinek. Ale Romek odjechał. Pojechał już. Głosowanie drugie. Zuzia Sójka. Zuzia, nasza maleńka. Moja Zuzianka! Poczekaj, pana. Dominika Kochanka. Dominisiu, zapraszamy. 5 kilometrów zrobię. Taka była różnica. Jak to było, jak się wymienicie? Tam się lepsze. Najmłodsza? Henryk Moskal. Pojechał Henryk Moskal. Tak, oba pojechał. Cały świetnik czyta dzieci. Z balkonu wyjdziesz, staniesz. Urszula Kępka. Moja szczęście. Julia Łukomska. Ale u nas taka panuje teoria. Po co zmienia tak zadowolona? I tak to jest. A reszta ma dupia, bo się były emeryci o tym. Oliwka Kamińska. Słuchaj, ten próbuj jak szybko. To jest szybko. Bartek. Markowi coś daje. No Marek niech się uczy. Ewa Dudzia. Hamelka Cygur. Nie ma nie Maria Dudzie, to... Katarzyna Drążyk, Kalipian. Trochę mnie zmieniło ale za dużo nie, bo jak za dużo trzecież odorem. Kasia, proszę tutaj. Ja pójdę za nią. Proszę panią, ja pójdę za nią. Agnieszka Kamińska. Baran Kazik. Proszę bardzo. Nie naskoczyła. Nina Skoczylas. Ewa Bara. I Paweł jeszcze. Ewa, nie odchudź, będziesz dla Pawła tej weź. Za męża, drugi tom. Drugi tom. Tak. Dziękujemy wszystkim. Nagrody zostały rozdane. Ale mnie to wymęczyło. Nie? Dziękujemy wszystkim za przybycie. Zapraszamy za rok. Zapraszamy jeszcze na kiełbaski.
kawa, herbata,